Witam Was, moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na hol zakupowy. Dzisiaj byłam na zakupach, kupiłam kilka rzeczy, plus to przyszło mi zamówienie, które jakiś czas temu zrobiłam na stronie internetowej i wczoraj mi przyszło zamówienie z Zalando, więc stwierdziłam, że trzeba zrobić hol. I od razu mówię, że będę poprawiała ciągle swoje włosy, bo mnie mega dzisiaj denerwują, plus to się elektryzują i nie mam dwóch paznokci, jak możecie zobaczyć. Także informuję z góry. Przechodzimy do zakupów. Pierwszy sklep to będzie sklep Olens. W sklepie Olens kupiłam trzy rzeczy. Pierwszą rzecz to jest sugar scrub, czyli peeling cukrowy do ciała, który już kupuję od dawno, dawna, ale w końcu mi się udało kupić. Jest to lemon sorbet, wygląda tak. Pierwszy raz z tej firmy w ogóle kupuję jakieś rzeczy. Bardzo ładnie pachnie ten peeling i zobaczcie, jak fajnie on wygląda w środku. Bardzo fajnie, więc mam nadzieję, że będzie fajny podczas używania. I tutaj jest 200 ml i on kosztował 99 koron. Kolejna rzecz, jaką kupiłam, są to naklejki na paznokcie. Muszę sobie zrobić paznokcie, ale myślę, że dopiero je zrobię za parę dni, bo teraz na razie nie mam czasu. W każdym razie kupiłam takie naklejki, są one w kolorze złotym i srebrnym, bo mam w planach zrobić właśnie paznokcie w kolorze nude, więc stwierdziłam, że jakoś fajnie wkomponuję te naklejki w moje paznokcie. Oczywiście nie wszystkie. Nieważne, cena tych naklejek to 69 koron. Jeszcze w sklepie Olens kupiłam czapkę z daszkiem, ostatnio jakoś mam manię na czapki z daszkiem, w sumie mam jedną, w sumie mam dwie oprócz tej, ale jakoś mnie faza na nie ostatnio złapała, bo zawsze właśnie jak, bo może dlatego, że dużo razy jak sobie włosy pofarbowałam i mi po prostu wyszły one tragicznie, to nigdy nie miałam czapki z daszkiem, żeby się trochę zakamuflować i odczekać etap niefajnego koloru na moich włosach. A poza tym one są też przydatne, fajnie wyglądają, więc kupiłam następną. Jeśli chodzi o tą czapkę, spodobał mi się jej kolor i stwierdziłam, że ją kupię i też będzie mi pasowała do tej mojej chustki, apaszki z Calvin Klein. Tej apaszce też jest taki kolor, więc będzie się fajnie komponowała i ta czapka kosztowała 149 koron. Okej, i następny sklep to jest sklep H&M. W sklepie H&M chciałam kupić pomadkę, tą, którą mam dzisiaj na ustach, i spodnie, bo niestety po ciąży nie za bardzo się mieszczę swoje spodnie. Nie teraz jeszcze, a w czymś trzeba chodzić. Więc kupiłam dwie pary jeansów. Pierwsze jeansy to są takie zwykłe jeansy z wysokim stanem. I one wyglądają tak. Są one po prostu zwyczajne jeansy. Nic tutaj nie ma w nich niezwykłego. Takie zwyczajne, jasne jeansy. Kolejne jeansy, następne jeansy są już fajniejsze, ładniejsze. Drugie jeansy są już ładniejsze, bardziej mi się podobają fajne elementy na końcu, bo są takie jakby obcięte nożyczkami i tutaj mają takie przetarcia. Tutaj i z tyłu. I na drugiej nogawce to samo. Także bardzo fajnie leżą i one kosztowały 249 koron. Także są bardzo fajne. Następna rzecz to też jest zwykły t-shirt, bo jak kiedyś mówiłam, cierpię na brak zwykłych t-shirt. Kupiłam sobie taki zwykły t-shirt. Jest to taki w paseczki, tutaj z kieszonką. Bardzo fajny, lubię rzeczy w paski. One zawsze są modne według mnie. I ona kosztowała 100 koron. I ostatnie dwie rzeczy to jest właśnie pomadka z firmy NYX. I to jest numerek 19 chyba. I on się nazywa Canes. Więc tą pomadkę mam dzisiaj na ustach.
i ona kosztowała 79 koron. Następnie też chciałam dopasować sobie jakąś kredkę do ust właśnie w tym kolorze i wybrałam to, myślę, że całkiem zbliżony przynajmniej na opakowaniu. Nie wiem, jakie jest w środku. Numerek 14. I to tyle, jeśli chodzi o sklep H&M. Następnie zamówienie z Zalando, które wczoraj mi przyszło. Zamówiłam dosłownie dwa t-shirty. Pierwszy to jest t-shirt Levi's. On kosztował 200 chyba koron w promocji, z tego co kojarzę. Tak, 200 koron i to chyba był w promocji. Kolejny t-shirt jest w kolorze już takim niebieskim. I on jest taki trochę ten kolor przecierany na kieszonce i tutaj na kołnierzyku. I to jest firma Gap i kosztował 149 koron też w promocji. Więc to są te dwie rzeczy z Zalando. Przypadkiem na internecie natrafiłam na taką firmę jak Bubble Room. I weszłam właśnie na tą stronę i sobie poglądałam tam niektóre rzeczy. I oczywiście wyszłam w zakładkę promocja. Postanowiłam, że kupię, sprawdzę jaka to jest jakość i czy te rzeczy są fajne. Więc tak. To wszystko przychodzi oczywiście zapakowane w oddzielnych woreczkach. I ja już to, do tego zaglądałam, do tych rzeczy, bo oczywiście nie mogłam się powstrzymać. I szczerze wam powiem, że są naprawdę bardzo fajne i mają fajne materiały, nie mają jakichś kiczowatych lub cienkich materiałów. Więc zacznijmy od pierwszej bluzki. Pierwsza bluzka jest w kolorze takiej zgnitej zieleni. Wygląda ona tak. I ona jest taka, jak widzicie, rozszerzana już, rozszerzana na końcu. I ona jest taka sięgająca nam zatyłek, przynajmniej mi zatyłek, jak na mój wzrost. Materiał ma też bardzo fajny, taki naciągający się, więc jestem zadowolona z tej. W sumie ze wszystkich tych rzeczy jestem zadowolona. Kolejna rzecz, którą zamówiłam, to jest taka bluzko-tunika, można powiedzieć. W kolorze bordowym. Tutaj wygląda jak zwykły t-shirt, ale jak idziemy do góry, do góry, do góry, do góry, ona ma tutaj właśnie od pępka zaczyna się taki rozporek, można to tak nazwać, i ona jest taka długa, także ona sięga mi gdzieś, kończy się przed kolanem długość właśnie tej bluzki, tuniki. I też całkiem fajnie wygląda, bo widziałam na tej stronie internetowej, jak właśnie do jeansów miała założona modelka tą bluzkę i naprawdę mi się spodobała. Więc też fajna, materiał też oczywiście bardzo fajny. Następna bluzka, tunika. Właśnie na zdjęciu modelka miała ją jako sukienkę, można powiedzieć, ale jak dla mnie ona jest za krótka. Może gdybym miała krótsze nogi, to może i bym nosiła ją jako sukienkę, ale tak to myślę, że będę je nosiła do spodni z jakimś paskiem. Jest to taki kolor czarny, ciemny granat, ciężko stwierdzić. I ona ma krój podobny do tej bluzki zielonej, tylko że ona jest już trochę dłuższa. I tutaj na dole też się rozszerza. I przód ma trochę krótszy, a tył dłuższy. I ona ma też bardzo fajny materiał, bo ten materiał jest taki sam jak ta właśnie czapka, czyli taki a la zamsz. Jeśli chodzi o ubrania, mam w planach właśnie nagrać jakieś outfity, więc wtedy będziecie mogli zobaczyć jak one wyglądają. I ostatnia rzecz, która jest bardzo fajna, teraz są modne rzeczy z tego materiału, też nie wiem jak ten materiał się nazywa. I ta sukienka jest bardzo fajna już na jakieś wyjście, bo ona wygląda tak, ma całkiem spory dekolt, tutaj jest przód, ale bardzo ładnie tutaj ona leży na biuście i jest ona, jeśli chodzi o jej długość, to ona sięga, kończy się przed kolaną, więc długość ma też spoko.
I jeśli chodzi o tył, to z tyłu wygląda tak, że ma takie całkiem spore wycięcie z tyłu, ale leży naprawdę bardzo fajnie. W tej chwili właśnie ona dla mnie jest troszkę taka obcisła, więc jak zgubię parę zbędnych kilogramów, to może będzie dobra. Ale podoba mi się, ona też jest bardzo fajna. I zapomniałam jeszcze o dwóch rzeczach, które ostatnio kupiłam już jakiś czas temu i dawałam je na Instagrama. Pierwsza rzecz to jest tusz do rzęs, nowość z firmy L'Oreal. Jest to Baby Roll. I jego szczoteczka jest ciekawa, bo ona wygląda tak. Jest właśnie taka zakręcona. I jest całkiem fajny ten tusz, jestem zadowolona, tylko fajnie by było, gdyby ta szczoteczka się sama ruszała i kręciła. Wtedy by było łatwiej malować, bo jak ja się maluję, to właśnie kręcę ją trochę i wtedy efekt jest fajniejszy. Ale mimo wszystko jestem zadowolona z tego tuszu. I kupiłam też ostatnio buty, które wpadło mi w oko. Ja czasem tak mam, że wejdę do jakiegoś sklepu, widzę buty i od razu mi się podobają. To jest znak wtedy, że muszę je kupić. Więc tak było w przypadku tych butów, bo spodobał mi się po pierwsze ich obcas, który nie jest za duży, bo to jest 5, maks 6 cm, czyli coś dla mnie, bo ja jestem w miarę wysoka. Także takie sandały i one jeszcze ładniej wyglądają na nodze i wydają się takie małe, jeśli chodzi o rozmiar, jak się je założy. I one kosztowały 399 koron. Zostały kupione w sklepie Dinsko. Także bardzo ładne. To by było na tyle. Jeszcze zapraszam Was na mojego Instagrama. Na Facebooku bywam bardzo rzadko, więc Was nie zapraszam na Facebooka, ale zapraszam Was na Instagrama. Na Instagramie jestem bardzo aktywna ostatnio. Więc mój link zawsze jest pod filmikiem. O, no mogę tych włosów. I to by było na tyle, więc do zobaczenia w następnym filmie. Pa!